Czas na małe podsumowanie wyjazdu. Po pierwsze, była to objazdówka samochodem, a nie wyprawa turystyczno-krajoznawcza. Zresztą sami widzieliście, nie zależało nam na tym, żeby zatrzymywać się na dłużej w jakimś miejscu, recytować w Wikipedii, gdzie jesteśmy, o historii tego miejsca. Po prostu była to typowo objazdówka dwóch 50-latków z nudy wchodzą w samochód i robią sobie 5 koła. Opłaty drogowe, winiety, korzystaliśmy z e-znamki na Słowację, 10 euro, można bez problemu w aplikacji wszystko załatwić w 2 minuty. Na Węgrzech 3500 forint i przy przekroczeniu granicy na pierwszej stacji benzynowej musieliśmy płacić w forintach, nie przyjmowali euro, także kantorów też nie było. Musieliśmy się wrócić na Słowację, wymienić pieniądze euro na forinty i opłacić na 7 dni za 3500 forint. To wychodziło jakieś mniej więcej do około 11 euro. W Rumunii 3 euro plus 6 czy 7 euro za most z Rumunii do Bułgarii. Nigdzie nie kontrolowali winiet w Rumunii. Dopiero przy wyjeździe do Bułgarii na granicy pani poprosiła o elektroniczny wydruk z winiety. W Bułgarii 15 lewa na granicy z automatu, albo można sobie postać w kolejce. Bez problemu można zapłacić kartą. W Bułgarii nie ma, tak jak powiedzmy na Słowacji, na Węgrzech, kamer, które rejestrują na trasie, na autostradach. Numery rejestracyjne sprawdzają w systemie. W Bułgarii są mobilne patrole na stacjach benzynowych z kamerami na samochodach. Zatrzymują wszystkich, sprawdzają. Pozostałe kraje to były odcinki płatne, tak jak w Polsce, taniej, oczywiście taniej niż w Polsce. Wszystkie winiety elektroniczne. Drogi ok, na całej trasie, całe południe Europy. Poza autostradami w Bułgarii. W Bułgarii jeszcze jest taka rzecz, że płaci się za wszystkie drogi. Ta winieta obowiązuje na wszystkich drogach. To jest coś takiego, jak dawno temu u nas w Polsce było, opłata drogowa. Autostrady ok. Poza autostradami drogi dają wiele do życzenia. Coś jak na trasie Częstowa-Łódź. Można stracić zawieszenie. We wszystkich tych krajach, gdzie widzieliście, całe południe Europy, bardzo duża liczba mobilnych radarów. Policja czai się wszędzie. Mierzą Węgry, Rumunia na samochodach. Pomiędzy kogutami mają kamery, mają radary. W takich krajach jak Serbia czy Bośnia, nawet w Bułgarii były radary takie jak u nas na trójnoga, albo mierzone z ręki. Z tym, że w tych wszystkich krajach kierowcy sobie mrugają światłami, także dają znać o radarze, to bardzo pomaga. I w tych krajach bardzo przestrzega się przepisów. Jest do 50, jadą 50, nie ma szaleństwa. Kierowcy jak najbardziej na plus, brak szeryfów, kompletnie brak szeryfów, wszelkie cioty zostały w Polsce. Jazda na suwak to jest standard, nikt na nikogo nie trąbi. Można wyjechać komuś, jeżeli jedzie z normalną prędkością po mieście,
bez problemu wpuszczają. W Albanii trochę jest sajgon na tych drogach, ale jak kierowcy jadą powoli, także nie ma kiły. Zdarzają się przypadki, że gość w korku zatrzyma auto, zostawi na awaryjnych i idzie sobie na drogowisko na zakupy. Były takie przypadki. Paliwo najtaniej było w Bułgarii i w Macedonii, poniżej 5 zł, 4,60 nawet wychodziło. Na Węgrzech i w Rumunii, mniej więcej jak w Polsce, po 5,15. Najdrożej było w Albanii, prawie 7 zł za litr, tam nie tankowaliśmy. Większość naszej trasy to były góry, Rumunia, Serbia, Bośnia, no wszystko w górach, Bułgaria też. Serpentyny przede wszystkim i imponujące tunele. To mogliśmy spotkać i nacieszyć oczy niektóre po 3 km. Na przykład w Bośni. Dla palaczy, z tego powodu, że my też paliliśmy, na Węgrzech specjalne strefy. Chodzi o zakup papierosów, nie kupimy tego w marketach, w sklepach, tak jak u nas przy kasach, tylko na stacjach benzynowych. Oczywiście chodzi tu o Budapeszt. Specjalne sklepy tabako. Najtaniej w Macedonii tytoń markowy Marlboro 10 euro za kilo. Papierosy około 6 zł za paczkę. Najgorsza granica, którą przekraczaliśmy, to była serbsko-węgierska. Po serbskiej stronie staliśmy około 2 godziny, ale na samej granicy poszło szybko. Kłopot był na stronie węgierskiej, gdzie sprawdzali auto całe, szukali papierosów, wódki, win bez banderol, marihuany, wszystko co można przewieźć spoza Unii na Węgry, z Serbii. Był przypadek, że jeden z kierowców przed nami na niemieckich numerach, dwa kartony w reklamówce musiał wyrzucić do kosza. Potem poproszono tam do tego biura, pewnie zapłaci mandat. Celnik pyta, czy mamy. Na pewno powiedział, że nie ma, ten mu znalazł. U nas liczył papierosy w otwartej paczce, czyli podejrzewamy, że można tylko paczkę przewieźć. Najszybsza granica bez Schengen to była Chorwacja z Bośnią. Była tak szybka, że musieliśmy się cofnąć, bo nie zauważyliśmy pana siedzącego w budce. Sam nas wołał. I była całkowicie pusta. Po przekroczeniu jechaliśmy z 10 km przez pola i uprawy winogron do głównej drogi. Droga tak wąska, że na dwa auta już by nie dało rady. Poza tym co auto spisało się świetnie, małe, ale dało radę. Jechaliśmy Fordem Fiestą MK7, 1,25 benzyna, 60 koni, full zapakowany, dwie osoby plus bagażnik i tylne siedzenie zawalone rzeczami. Kosz ogólny za noclegi, winiety i wszelkie zakupy, jakie robiliśmy, pamiątki i inne tam opłaty w sklepach. Wyszło około 600 euro na głowę za 18 dni trasy. Także na spokojnie można
można jechać. Ludzie bardzo mili na całej trasie, na wszelkich pobytach, gdzie zatrzymywaliśmy się, noclegi prywatnie w Rumunii. Musieliśmy przedłużyć nasz booking o jeden dzień. Widzieli się sami. W Albanii, w dzielnicy tureckiej, mieszkaliśmy prywatnie u tureckiej rodziny. Też mają jeden dom swój i mały domek, który jest zarejestrowany na bookingu. Na 4 osoby, jeden pokój z aneksem i łazienką. To też koszt 10 euro, także nie było źle. Chorwacja, moim zdaniem, trochę przereklamowana. Wszyscy jeżdżą na Chorwację. Były fajniejsze miejsca. Także tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Już niedługo kolejna wyprawa. Cześć.